Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Sengoku Dynasty. Będziemy sobie szukać tej wariatki, żebraczki tutaj. Ej, a ja mogę ją do siebie zaprosić, widzę. Cześć koleżanko, pierw pokaż, co masz dla mnie. Sake, może jakieś? Czekajcie, bo tak trochę mi się przybliżyło bardziej, wolę taki widok. Nie, ty nie masz nic dla mnie. Masz ognisko z garnkiem. To inny temat na inne kwestie. Ale porozmawiajmy z uchodźczyni. Dzień dobry, ukome. Witaj, widzę, że uciekasz przed wojną, tak jak ja. Mieszkasz tu pod lasem? Tak, nie chcą mnie wpuścić. Próbowałam wyjaśnić, uciekam przed wojną. Jestem rolniczką, tak jak oni. Szukam lepszego życia. Ale z niektórymi z ich przywódców nie da się rozmawiać. Ktoś, kto ma zawsze dostatek jedzenia, nigdy nie zrozumie głodnego. Ja też chyba kiedyś nie rozumiałam, a potem mój los się odmienił. Dlatego... Podobno Beto cię pobił. Co się stało? Kiedy pierwszy raz odwiedziłam Aratani, podszedł do mnie rozgniewany i powiedział, że nie chce złapać mojej choroby. Powiedziałam, przyjacielu, myślisz, że chora kobieta przeżyłaby to wszystko, co przeżyłam ja? Nie jestem twoim przyjacielem, odparł i uderzył mnie w twarz. Wygnali mnie i oto jestem. Coś okropnego. Jak udaje ci się to przetrwać? Litościwa dusza da mi czasami nieco owsianki. W lesie są owoce, orzechy i korzenie. I ziarno na polach? Posłuchaj, jestem rolniczką. Wiem, jakie to czasem trudne. Nigdy nie ograbiłabym cudzego pola. Przynajmniej dopóki nie umieram z głodu. A jeszcze nie umieram. Mam nawet czym się podzielić. Chodź, usiądź, zjedzmy razem te jagody. Ej, już cię lubię. Mam nadzieję, że twoje szczęście się kiedyś odmieni. Traciłam już na to nadzieję, ale dziękuję. A nie mógłbym ich zaprosić? Do siebie? A muszę chyba z powrotem pogadać z kimś tutaj z Aratani. Dobra, czekajcie, bo ona mi coś dała. A, jak borówki mi dała. Myślałem, że coś lepszego mi dasz. Wiem, że coś lepszego mi dasz, a tymi borówkami w twarz. Też. Dobra, wróćmy się w takim razie do Aratani. Pogadajmy na temat pani uchodźcy, żebraczki, wyjadaczki. No, w sumie mówi, że nie kradnie. Tak więc... W sumie to ja okradłem ich pola, ale możemy to zgonić na tą żebraczkę uchodźcę. Możemy na nią to zgodzić, nie? Że tutaj puste pola macie, bo spadły wam gacie. A to mogło grać? Nie, tego jeszcze nie. Dobra, nieważne. A czy wy macie nową kasę dla mnie na przykład? Nie, wy nie macie nowej kasy. Ale ty masz dużo fajnych tych ziaren. Może byśmy coś sobie wzięli? Tak a propos worek z nasionami taro. W sumie to nie. Słuchaj. Jestem po rozmowie z Ukome. I co sądzisz? Wydaje się uczciwa, dlatego Beto tak się upiera, że jest złodzieją. Zwykle jest bardzo niemiły dla nowych przybyłych, zwłaszcza tych najbiedniejszych. Przekonał większość członków Rady Miejskiej, że uchodźcy przynoszą zarazę. Ale ciebie nie przekonał? Nie, ja się staram, żeby ludzie do końca nie ogłupieli. Nie chcę, żeby cierpiał ktoś niewinny. Ale po tym ostatnim incydencie czuję, że się ode mnie odwracają. Może powinnaś działać, zwołać spotkanie, zanim cię z niej usuną. To niezły pomysł, ale potrzebowałbym mnóstwa alkoholu i jedzenia. To może ich przekonać i rozwiązać im trochę języki. Mogę ci z tym pomóc. Wiem, skarbie, zawsze wiem, z kim rozmawiać. Browara muszę zrobić. Kurde. Proszę bardzo, muszę zrobić browara. To jest nasza kolejna... Nie, czekaj, gdzieś to jest tu. Porozmawiaj, nie, to nie. I nie. Tu, przynieś sake. Może się przygotować już browarze, przynieś potrawy warzywne. To też możemy w garnku zrobić, tylko tam potrzebujemy jakichś ziółek. A to pietruszka nie będzie ziółkiem, żeby tam ten dodać? Albo nie, tam chyba było potrzebne jakieś warzywo. A właśnie, to może bym... Nie, poczekajcie, bo ja tutaj dużo pozbierałem jakichś warzyw, czosnek.
pietruszkę, wasabi. Nie będzie to jakimś warzywem? Wtedy bym mógł sobie i tak zrobić, wiecie, u siebie. Czekaj. Shikatsu, daj mi trochę lotosu. To w lato sadzimy. Wiosna, lato. I te. Rzepa. Wiosna, jesień. Daj mi worek tego, daj mi worek tego. A resztę to ja sobie... Dość często nasiona rzepaku. Sabi to sobie zrobię. Dobra, spróbujemy z tymi workami, ale czekaj, bo ja ty nie zostaniesz z moją kasą. Nie, kochaniutki. Przepraszam bardzo, ale kasę to ty mi z powrotem daj. Dobra, ale to co, w takim razie muszę jej przynieść tutaj to. No dobrze, no to mamy kolejne jakby misje do krzak. A gdzie tutaj był ten dzwon? Kurczę, te dzwony powinny być jakoś lepiej oznaczone, bo nie pamiętam teraz, gdzie tutaj był dzwon. On mi pozwala podróżować, chyba że przez mapę też możemy podróżować. O, czy możemy jakoś? To podróż? Nie widzę. Tak. I dzwon może jest tu gdzieś? Nie, tu jest... Ej, ja faktycznie nie wiem, gdzie jest dzwon. Dzwon ton. Może tak będę widział gdzieś. To jest jakiś projekt do ukończenia. Ojej, weź teraz szukaj dzwona w polu, znaczy w... O, jest, dobra. Mam cię. Radom, muszę do Segi na pewno iść, cyk. Porozmawiać tutaj z miłościwym... A, właściwie to nie porozmawiać. O, czekaj. Drewno. Nie, dziękuję. Ja tylko chciałem ci sprzedać mięso. Cyk. Ej, a czemu anulowałem to? Cyk. Dobra. Tyle. Okay. Czekaj. Pohandlujmy. Przepraszam, ja tu chciałem pohandlować. Proszę. Cyk. Jeszcze masz kasę? Masz jeszcze kasę. To masz tu jeszcze troszkę. Panej. Cyk. Gospodyni. Ty, ciebie nie znam. Miwa. Witaj. Masz chęć się napić? Dobry jest ten twój alkohol. Szczerze pytanie zasługuje na szczerą odpowiedź. Taka jest odrobinie gorsza niż ta z Aratoni, ale towarzystwo znacznie lepsze. Ty mnie podrywasz. Widzisz, jesteśmy trochę dzicy, zwłaszcza jak mamy w czubie. Ot, taki do koloryt lokalny. Ależ historię mogłabym ci opowiedzieć. Trzeba usłyszeć, jak Jaja wrzeszczy na swojego męża, Inoko, kiedy ten wraca pijany do domu. Ale on na nią... Albo on na nią. Wspaniała z nich para. Albo piosenki, które śpiewa stara Yomene. Gdy wychyli czarkę albo dwie. Nawet Shoji czasami się zarumieni, a na nich trudno zrobić wrażenie. Nawet wyrzutkowie pochodzą czasem się napić. Żyją obok wioski. Zabawna banda. Jedyne Apenka jest trochę cichsza. Inna. Tylko Shute nigdy nie wpada się napić. Wiesz, to ten, który przyszedł od rozbójników. Nigdy mu nie ufałam. I on chyba nam też nie ufa. Nie, ona nam powiedziała o wszystkich. Wszystko. Ja ty z tobą gadałem? Jesteś taka jakaś w piżamie. I o menem to musiałem gadać z tobą. Mogę wam coś z tobą już tutaj ukraść? Może, bo nie wiem, czy tutaj byłem. O, coś tutaj było. O. Dobra. Dziękuję. Już to wszystko, co mogę wam ukraść? Czy ja mogę zrobić pochodnie? Mogę. Dobra. Tu byłem. Tam są jeszcze... O, tu jeszcze jest ktoś. Nie wiem, czy to jest ktoś, gdzie... Już
Im handlowałem. A nie, to jest tutaj, to byłem. Idziemy tutaj? Nie. Czekaj, z tobą handlowałem, czy nie? Stolarz. Eitaro. Witaj, masz jakąś robotę dla cieśli? Budujemy nowe wioski w tej dolinie. Eż tak, słyszałem. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Stolarka to sztuka. Jak tak wiele sposobów na połączenie dwóch kawałków drewna. Czasem drewno się przycina jak szczypce kraba, a czasem jak ogon gołębia. Moja żona, Miwa, uwielbia te zwierzęce łączenia. Cała sztuka polega na tym, żeby dwa kawałki drewna ciasno przylegały do siebie po złożeniu. Musiałem się tego nauczyć przez całe lata, ale teraz należę do najbardziej szanownych mistrzów w dolinie. Ba, stworzyłem nawet elementy dachu świątyni. Przyjrzyj się im uważnie, kiedy tam będziesz. Miwa? Aha, to jest jej... Dobra, czekaj, bo ja chciałem z tobą... Aha, dobra, to ja z tobą już handlowałem. To mamy tu jeszcze kogoś. Do handlowania. Aki, słuchaj. Jest sprawa. Nie chciałabyś kupić gobo? Do jedzenia? Czekaj, mogę to sprzedać? Mogę. Za 50, dawaj. Stroje z żebraków mogę sprzedawać też, dobra. Okej. Już się dogadaliśmy. Chyba wszystko, co mogę sprzedawać. Chociaż tu jeszcze, o, od tego. Nie, czekaj! Hej! Uno momento! Al pierw handluj. Proszę. Co? A, bo to trzeba tak zrobić. Mogę coś jeszcze posprzedawać tutaj. Z tych rzeczy, które tutaj mam, to nie wiem, może grzyba tylko. Nie dość, że im ukradam, to teraz im sprzedam tego grzyba. Dobry interes. Dobra, na razie to wszystko, co miałem do przehandlowania. Właśnie tylko ja wszystko przehandlowałem, a ja nie mam co jeść. A mogę te zjeść. Borówki, które mi dała. Dobra. A, czekaj, tylko jeszcze miałem z tobą pogadać. Ej, chwila. Witaj. Mam łuk własnej roboty. Pokaż mi. A, i tak, i co? Dobrze ci wyszedł? Tak. No cóż, jeśli dobrze mam wam ze sobą, to kimże jestem, żeby stawiać między wami? Idź, zabaw się jak pan z dawnych czasów, a potem pij jak wolny myśliwy. I jeszcze mała wskazówka, bo nie jesteś stąd. Nasz naczelnik ma słabość do zwyczajowych podarków. Da ci do zrozumienia, czego chce. O. Dołącz do polowania. Idziemy polować. O, tu jest jakiś znak zapytania gdzieś. O, czy to jest bandyta? Bandzior. Dobra. Gdzie ten bandyta poszedł? W las. Go okraść w takim razie. A tu nic nie ma. No nie, on się ruszył. Nie, znaczy nie ruszył się właśnie. Uj. Dobra, mój cel to... No nie! Ja nie mogę. Nie, to celowanie tutaj to jest jakaś tragedia. Stój! Serio? Wow. Okej. Naprawdę? Dzień dobry. Serio, Jezus, ale nie, powiem wam szczerze, że no, walka nie należy tutaj do najlepszych. Jest strasznie drewniana. Tutaj byśmy mogli teraz trochę tych... Lew.
plewić. Ojej, ojej, walka. No, walka myślę, że jest jeszcze do poprawienia. No, strasznie się walczy. A co, bo to jest dziwne, bo na przykład, znaczy no dziwne, no to wiadomo, że ktoś inny też robił, nie? Ale na przykład w Medieval Dynastii to mi się bardzo walka podobała i strzelanie łukiem. Tam mi się strasznie dobrze to robiło. Dobra. Czy tutaj muszę coś wyplewić? Na razie nic nie widzę. Dajcie mi jedzonko. Weźmy sobie te porządne posiłki. Dobra. Teraz tak, gdzie jest dzwon? Tutaj. Do Segi. Kurna, ale to widzę, że teraz tak. Muszę iść tamtą stronę, gdzieś tu. Może tego bandziora spotkamy z powrotem i go ten udupimy. Ale to teraz to ja bym chciał tak od razu może jabnąć go po prostu bronią. O, styk. O, jest gdzieś. To chcesz się lać? Chodź. No i to, a tym to dostał raz i proszę bardzo, ile leży, nie? Co to? Monety. Weź. Wszystkie. Co, tylko tyle miał? Gdzieś jeszcze jest strzała tutaj, gdzieś w dupie miał jedną. A resztę strzał to ja nie widzę, gdzie są. Gdzieś tutaj ten próbowałem w niego wcelować, ale mi nie wychodziło, nie? Nie mogę brać? Nie mogę. Takie bandyci tam w lesie, to tacy tutaj na razie to są takie słabizny, tak jeszcze, że powiedziawszy. Prawie nic ich nie ma. Ten łuk to też taki... Ale nim tak nie chciał za bardzo walczyć. Dobra, ale idźmy na te... Polowanie? Dobry. O, jajeczka. Tu jest jakieś takie... Dzień dobry. Naczelnik Segi. A macie coś dla mnie w ogóle? Dla strudzonego wędrowca? Nie, oczywiście, że... Panie naczelniku. Shoji, życzę ci mojego dnia. Zakładam, że jesteś tu naczelnikiem. Masz rację, a ty należysz do nowych uchodźców, którzy tu się osiedlili. A zamieszkaliśmy w zniszczonej wiosce i... Wiem, wiem, witaj w Segi. Niektórzy ludzie w dolinie nie lubią nowych przybyszy, ale my jesteśmy inni. Las jest matką dla nas wszystkich, żywi nas, ubiera, a jak się wścieknie, to nas... A jak się wścieknie, to nas tłucze. To, to nas tłucze, nas na... Co? To chyba coś... To nas tłucze, nas na kwaśne jabłko. Nie wiem, to jest jakoś ten, źle napisane tutaj. Ale i tak ją kochamy, no bo jak tu nie kochać swojej matki, co? Macie tu jakieś szczególne zasady, o których muszę pamiętać? Jedyna zasada to zwykła ludzka przyzwoitość. Ciężko walczyliśmy o swoją wolność, stałem w boku Enjiro, który... Kiedy rozpoczął się bunt. Wraz z wieloma innymi oddał życie, żebyśmy mogli pozbyć się szczególnych zasad. W lesie jesteśmy wolni. Tak jak nasi sąsiedzi z Enjiro nad morzem. Niektórzy nazywają ich rozbójnikami, lecz my wiemy, jak z nimi rozmawiać. Fuji powiedział mi o polowaniu na dziki. Czy mogę dołączyć? Oczywiście, napij się i baw się dobrze. Tu w Segi nawet drwale żyją jak panowie. Ale co z dzikami? Ojej, a nie siedzą przy ognisku? Pewnie poszły sobie wypić łyka albo dwa. Gdzieś tu pewnie są. Głębiej w lesie, w dół rzeki. Może tak po nie skoczysz? Zabić dwa dziki. Okej. W dół rzeki.
tamtą stronę gdzieś, nie? Tutaj lisy. Dobra, no to co? Znajdźmy te dziczki. Dobrze, idę w dół rzeki. Dobrze. Są lisy. Są jakieś bagna w ogóle. O! Tu jest znak dzika. To w ogóle jakieś takie bagniste. W ogóle widziałem też update a propos tej gry, że będzie, chyba będzie niedługo, tak mi się wydaje. Który pokazywał, że będą nowe zwierzęta. Wilki, niedźwiedzie i coś z wody. Nie wiem, może krokodyle. Halo? Dziki? O, słyszę gdzieś. Rumka. Tu, o, widzę go. Nawet dwa widzę. Nie ma jakiegoś granata, żeby im tam rzucić? Dobra, chodź tu, dziku. Gdzie ty jesteś? Dobra. Łatwo. Dawaj strzała. Nóż. Dobra. Dawaj teraz tak, łuk. Chodź. Dobra. Mam cię, gnoju. Nie będziesz tu na mnie warczał. Dobra. Jeszcze gdzieś słyszę dziki. Ja bym tutaj chętniej ich przerobił na kotlety. Bardziej, że mi dobrze idzie na razie. O, gdzieś. Ale nie widzę. O. O, widzę tam jednego dzika. Dawaj go. Dawaj go. O, ten mnie trochę... Kurde, tym łukiem... Nie wiem, tym łukiem mi się nie opłaca w ogóle strzelać. Tak szczerze powiedziawszy, tak drętwo się strzela tym łukiem. Lepiej, kurde, z dzidą już latać. Jeszcze coś tutaj chrumka, ale nie widzę gdzie. O, widzę. Dawaj go. Dawaj go z zaskoku. No. Dawaj. Tam jeszcze jest dziki. A nie, to tylko gałązka tutaj latała. No dobra. Idziemy. Nie chcę mi grzybów zbierać. Idziemy w takim razie... O, czekaj, tutaj jeszcze jest. Dobra. Cyk, nowy poziom wojownika. Aż osiągnąłem z tego wszystkiego. Proszę bardzo, kolejne mięcho.
Dobra, wróćmy się w takim razie do Shoji'ego. Oddać mu tego questa i powiedzieć, że kazałeś mi upolować 2 dziki? Panie, ja upolowałem 5. Co ty na to? Nie ma jakiejś nagrody specjalnej? Dla wybicia całej populacji dzików w okolicznym lesie? Nie no, mam nadzieję, że to zrozumie trochę tutaj. Bo to jest dobry gość. Widać, że to... No... Ej, to ktoś tutaj chrumka jeszcze. Tam jeszcze dzika widzę. Dobra, zostawimy im jednego, żeby mogli się chłopaki wykazać. Żeby nie było. Też w końcu to... Oni tutaj polują, to jest ich rejon. Czekajcie, gdzieś tutaj oni są. O tu, dobra. O, jajeczka jeszcze. A nie, to... Jelonek tutaj kwiczy. Chyba. Kilka dzików padło z mojej ręki. Łatwiejsze to niż się wydaje, co? Głód mnie bierze od tej gadaniny. Moja babka umiała przyprawiać mięso jak nikt inny. Ten smak. Dam ci kilka wskazówek. O. Chyba niezbyt trudne. No, tylko mi się z nią nie porównuj. No i popatrz, teraz jestem jeszcze bardziej głodny. Wszystko przez ciebie. Chęcią dam ci nieco mięsa, tego świeżo upolowanego przeze mnie dzika. To dopiero coś. Hej, ludzie, popatrzcie tylko. Ktoś, kto umie okazywać szacunek. Patrzcie wszyscy, juczcie się. Nikogo nie wytykam palcami. Tak, na czym to ja? A tak, dziękuję ci. Jesteś przyzwoitą osobą. Nie wezmę tego jedzenia, za to dam ci trochę swojego. I nieco sake do popicia. Kanpai. Za pomocą... Za owocną współpracę między naszymi wioskami. I świetnie, skoro już się przyjaźnimy, możemy przejść do interesów. Wypróbujmy naszą współpracę, co? Jak? Jak pewien człowiek, któremu naprawdę ufałem, ale ta przeklęta żmija sprzedała nasze tajemnice mieszkającemu w okolicy rodowi. Żal mi go, ale zdrajca musi dostać to, na co zasłużył. Przyprowadź go do mnie. Oj, będzie kwiczał. Ciekawe, czy tak samo, czy głośniej niż dziki. Gdzie go znajdę? Po raz ostatni widziano go, jak szedł w kierunku Enjiro Mura, obozu banitów. Niezbyt to mądry wybór. Nie mógł zejść daleko, pewnie się chowa gdzieś na wzgórzu. Znajdź szpiega. No dobrze, idziemy szukać szpiega. A zaczyna się już to robić jasno, tak więc będę przynajmniej widział dzików, niedźwiedzi i innych jeleni. O, słyszę tutaj coś chrumka. Dobra, idziemy zobaczyć. Przynajmniej jeszcze chyba tych niedźwiedzi i wilków nie ma. Z tego co zrozumiałem, dopiero będzie niedługo ten patch. To przynajmniej nie trafię na bandziorów spod szkoły wilka. Geralta jakiegoś albo innego. No ale za to dużo jajek na pewno. Nie ma jakiejś potrawy z jajecz... O kurde, tu... Jesteś teraz na terenie zadania. O! Ja mam go znaleźć? Tam jest. Dziki tam se wędrują. Gdzieś niby pokazuje, tak. Jeżeli patrzeć na ten wykrzyknik. Tak jakby gdzieś tutaj pokazywał, nie? Ale nie jestem pewny. Jakby gdzieś muszę znaleźć jeszcze. Może gdzieś tutaj w wodzie? Schował? Halo! Człowieku, where are you? Jeszcze muszę go znaleźć, tego człowieka. Tutaj może gdzieś pod tym się nie schował kamieniami? Nie. No właśnie, teraz pytanie, czy ja go będę w ogóle widział? Jak on będzie wyglądał? Czy on będzie jakoś oznaczony, jak go zobaczę?
O, czekaj. Ale tu jest pusto. O! Rój Ashigaru. Dawaj. Na pewno jakieś bogactwa znalazłem. Raczej go nigdzie nie widzę. Ale jeżeli on mówił coś o wzgórzu, to może gdzieś u góry jest. Halo, człowieku! A u góry są dziki. O, opuszczasz teren zadania. No tutaj już na pewno nie. Czyli wygląda na to, że on, podejrzewam, gdzieś będzie u góry. Bo z dołu, znaczy na dole nigdzie nie widać. Nikogo. A tutaj widzę na przykład dziczyznę chodzącą. Dobra. Proszę mnie tutaj cię pokoić. Weźmy sobie może łapę, bo dziś słyszę jeszcze dzika. To musi być gdzieś u góry. Dużo. Opuszczasz. O. Czyli też nie gdzieś tam. Bo tu już opuszczam teren. Kurna. Człowieku, gdzieś ty się schował. Albo tam jeszcze gdzieś u góry. Może być. Na tych wzgórzach. Też z drugiej strony tutaj mi tak wygląda taki fajny teren. Gdybym mógł się schować. Czekajcie, tutaj nie ma jakiegoś winkla tutaj za tą skałą? Mam cię, ty kurde bandziorze. I dobrze myślałem, że tutaj gdzieś może być. Siema, uciekinier. Dzień dobry, wiem, że szpiegujesz dla żyjącego nieopodal rodu. Na bogów, jak ty? Oni mnie oszukali. Moje dziecko umierało. Powiedzieli, że mogą mnie ocalić. A ja głupi uwierzyłem. Nie wiedziałem, że to byli szpiecy. Nie wiedziałem, że zdradzam tajemnicę. Proszę. Nie wiesz, co oni ze mną chcą zrobić, więc to są okrutni. Proszę. Myślę, że mówisz prawdę. Dziękuję ci. Dziękuję za okazanie miłosierdzia. Zostawię cię, ale oni nie. Musisz stąd zniknąć. Rozumiem. Tak, obiecuję. Zawdzięczam ci życie. To spitalaj stąd, bo... Zanim się rozmyślę. O, może tak. O Jezus, te... Wychodzenie z tej wody też jest straszne. To też powinno być poprawione. Mówię to ja. Cewski. Który biega po lesie na bosaka. Znaczy, nie, w klapkach. Tu, 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 tu. Przepraszam bardzo. I tutaj, kurde, ten las gołocą. A ten co, ciągle na polowaniu? On nie przychodzi do wioski w ogóle? Taki słaby go mają naczelnika. Tam tylko chleje w lesie. O, tutaj widzę jakieś jeszcze jajeczka. Cyk, cyk, cyk. I tych jajek to ja będę miał sporo. Dzień dobry, nikogo nie znalazłem, już jest martwy, znaczy ten. Przychodzę w sprawie zdrajcy. Gdzie on jest? Uciekł. Że co? Dałem ci proste zadanie. Mam nadzieję, że to była tylko porażka, a nie zdrada. Zjeżdżaj i to już. Omów sprawę z Fuji. A może Fuji też będzie twierdził, że fajnie, że dałem mu uciec. Cieba. O, jajka. Ja co, chodzę po tym lesie i ciągle znajduję tylko jajka. Czasami jakiś dzik. Już ze dwa gniazda też zauważyłem po drodze, ale nie będę tak podbiegał do nich aż tam. Bo tam gdzieś też było przed chwilą, jak spoglądałem, i tam też wcześniej trochę. Bo powiedzmy, że nie będę biegał po tych gniazdach. Bo tych gniazd jest naprawdę dużo. Tych jajek to można nazbierać. Ho, ho, ho. I jeszcze troszkę. O, a mogę tu coś ugraść?
przy okazji? Już tutaj jestem? Tu chyba nie za bardzo. Cyk, oj. Ma? Powiedziano mi, że mam schwytać zdrajcę. Jairo. Na pewno się zagubił, ale nie jest zdrajcą. Jego synek był chory. On nie miał szans na uzdrowienie. A oni obiecali mu w zamian za pomoc jakiś cudowny lek. Dzieciak oczywiście umarł, ale kiedy jesteś przyparty do muru, to pewnie uwierzysz w każdą bzdurę. Co teraz robisz? Już po wszystkim, puściłem go wolno. O nie, znaczy to była słuszna decyzja. Ale co powie Shoji? Dowiedział się, że Yahiro uciekł. Nie był zadowolony. Nie martw się, większość ludzi zrozumie i doceni twój czyn. Nawet jeśli nie powiedzą tego Shojiemu prosto w oczy, to zmęczeni przemocą. O. Zrobiłem wszystko już tutaj, w tej wiosce. Proszę bardzo. I tutaj Segi zadowolona. No dobrze, no to co, to teraz możemy tak naprawdę jeszcze pójść do klasztoru i powiedzieć, że jestem fajny. Znaczy właśnie, może nowy dzień to wy macie nową kasę, może... Nie macie nowej kasy. To się bujajcie. Dobra, tylko teraz znowu muszę znaleźć... Tu jest dzwon, dobra. I trzepnąć dzwona. To sobie zjedzmy. Cyk, klasztor. Cyk. Dobra, i teraz tak, tu byli tutaj handlarze na pewno na zewnątrz. Czacza. Czy czuje pani czacze? A ja w ogóle to nie mam chyba nic do sprzedaży tak naprawdę. Takie bym sobie zostawił, bo muszę do zadania i tak mieć. No dobra, nie, to nie, to nie. Tak nie mam nic do sprzedaży w tym momencie. Jesteś tutaj. A ty nie jesteś drugą córą? Nie, nie wiem. Jesteś może pierwszą córą, ale nie wiem. Bo on wiem, że mówił, że ma dwie... A nie, to nie ten. To ten, gdzie tam kopalnia żelaza była, to tam miał dwie córy. Dzień dobry, proszę pana, Joen. Witaj, świątynia Jorin przyjmuje każdego, gdyż każdy może zdać się na miłosierdzie Amidy, zyskać nadzieję zbawienia. Namu Amida Butsu. Przychodzę, panie, by oznajmić, że zajmuję się odbudową spalonej wioski. Dobrze, że do mnie przychodzisz. Dokładanie nowych wiosek jest w tej chwili zakazane, ale formalnie rzecz biorąc nie łamiesz prawa, gdyż spalona wioska nie przestała istnieć. Moglibyśmy się krzywić na takie obchodzenie prawa, jednak słuszne jest odbudowanie ruin, które budziły tyle dręczących wspomnień i odciągały ludzi od własnej ścieżki. Namu Amida Butsu. Świątynia będzie cię obserwować, ale możesz kontynuować swoją pracę. Niech pomaga innym znaleźć pokój w zawierzeniu łasce Amidy. Moi rodacy i inni skrzywdzeni przez wojnę ludzie chętnie osiedliliby się w wiosce. Taką obietnicę dostali ode mnie na obchodnym. Zatem pokornie proszę cię o pozwolenie sprowadzenia ich tutaj. Cóż, nie wzywasz uchodźców bez narady ze mną. Też by prowadziła cię łaska Amidy, to właściwa droga. Doszły nas też wieści, że pracujesz na korzyść Doliny. Właśnie dlatego udzielam ci pozwolenia. Sądzę, że pod twoim przewodzeniem nowi osadnicy pomogą nam w tych trudnych czasach. Pokornie dziękuję. Pozwoliłeś mi zaprosić Dolinę moich rodaków, ale będą potrzebowali miejsca do życia. Czy pozwolisz mi budować kolejną wioskę, panie? Moja pierwsza wioska rozkwita, a jej dobrobyt pomaga również świątyni. Bardzo dobra robota. Powierzam ci drugi dzwon wojskowy. Niech dobro Amidy znajduje odbicie w twoich czynach. O, mogę drugą wioskę robić. Jeśli mogę, panie, czy pozwolisz mi zbudować dwie wioski? Zanim rozpoczniesz naszą nową podróż, najpierw zakończ poprzednią. Twoje pierwsze wioski i reszta doliny potrzebują twojej uwagi. Przyjdzie czas, żeby zaprosić o kolejny dzwon. To nawet co ja będę mógł tutaj robić... 5 wiosek? O, tu jest bandyta gdzieś. Wow, ale tutaj patrzcie, tu jest taki teren jakiś... Tu coś jest na przykład.
A co to jest w ogóle znacznik? Kończony projekt specjalny. A tutaj? On robi tutaj jakiś ukończony projekt specjalny. Czy możemy podróżować też tutaj? W tych terenach tu? No, bo ciekawe. Ale tymczasem Borem Lasem. Jakie my mamy zadania jeszcze? Pokażcie mi. Osiągnij 14 poziom dynastii, a tutaj mamy robić sake. To byśmy musieli sobie stworzyć we wiosce naszej. Ale przede wszystkim też inny temat. Bo ja tak przyznam się do Radomia, idziemy. Przyznam się, że olałem troszkę temat. I nie pomyślałem sobie, że na przykład, gdzie to jest, konstrukcje wioskowe, ognisko, nie, konstrukcje wioskowe, o, że ognisko z garnkiem, to ma być takie ognisko, gdzie będzie to główną kuchnią naszej wioski, nie, a okazuje się, że prawdopodobnie tak jest. Ja bym musiał pierwszy jeszcze garnek zrobić, 6 rudy żelaza, chyba tak, tyle mamy jeszcze, chyba. 6 rudy żelaza. Mamy jeszcze sporo tej. Dzwon to sobie na razie zachowamy tutaj, bo dzwon to możemy robić drugą wioskę, a jeszcze pierwszej dobrze nie ogarnęliśmy. Cyk. Tak. Garnek. Cyk. Czy mamy tutaj drewno gdzieś opałowe? Jeszcze mamy. Cyk. I stwórzmy sobie ognisko. O. Z garnkiem. Możemy je sobie tutaj. Pod moją chatą, albo tutaj blisko nawet tej. Pod moją chatą, blisko lodówki. I tutaj podobno będzie można gotować ryż inne. O, faktycznie. Zobaczcie, ile tutaj jest możliwości. Oczywiście woda, te rzeczy inne. Posiłki, lekarstwo. O Jezus Maria, tu faktycznie można teraz posiłki warzywne. To jest cała kuchnia. Daj to ognisko. O, możemy na przykład nawet robić prosty posiłek mięsny albo z prosa. Porządny nawet możemy robić z tłuszczu, proszę bardzo. Czosnek. Okej. A teraz tak, bo jeszcze miałem zrobić takie coś jak prosty warzywny posiłek. Ale widzę, że mamy zioła, ale nie mamy... Przynieść potrawy warzywne. Musiał zrobić tak. Aha, sake i potrawy warzywne. Posiłki warzywne, czyli obojętnie stąd, co nie? Tylko wygląda na to, że ja nie mam żadnych takich jakichś rzeczy, które by to się liczyły jako... Wasabi też się nie liczy najwidoczniej. Dobra, ale co innego. My zrobili sobie tak. Tutaj ryż możemy gotowany, ale ja bym sobie zrobił posiłki mięsne. Tłuszcz, czosnek, proso. O, może te porządne. Dajmy na maksa. Cyk. Proszę bardzo. Okej. Warzywne. Teraz tak, jeszcze mogę też tutaj zrobić też takie porządne sprosa mięsa. Panie kochany, jakie tutaj ja posiłki teraz mogę robić, to głowa mała. Mięsa z mięsa. Mięso i soja, mięso i jajko. Mięso i proso. Proso mamy dużo, to możemy tu z tego robić prosa. My hodujemy proso tak naprawdę. Proszę bardzo. Panie kochany, jak my teraz zrobimy takie posiłki, to jakby zrobić myśliwego, mamy chatę myśliwską, tylko byśmy musieli gościa jakiegoś zaprosić, żeby był myśliwym. I prosto też jest tutaj do zbiorania. O Jezus, ale tu jest plewy. Byśmy sobie zrobili tutaj, żeby ktoś zbierał prosto, to tak naprawdę możemy te proste posiłki robić i kucharza też do tego zatrudnić. No, panie kochany. Tutaj nie ma chłopa we wsi.
To wygląda z porami roku, ale to jeszcze trochę mamy czasu, żeby coś tu porobić. Dobra. Powiesz. Do lodówki. Prosty posiłek, tu porządny posiłek. Jajeczka też tutaj, proszę bardzo, cebula, ryż, pietruszka i te inne sprawy, a resztę to sobie będę w kieszeni nosił, żeby sobie podjadać. Inna rzecz, co ja bym chciał zrobić, to oczywiście konstrukcje wioskowe, dynki, podstawowy browar. Browar musi być. Browar musi być. Zrobimy może browar tutaj na drodze do... Jest tutaj gdzieś. Ja bym mógł gdzieś tutaj nawet postawić tego browara. A, tu jest ten. O. Tutaj było. Chwilę. Naprawdę? Przez chwilę gdzieś mignęło. Kurczę, to budowanie tutaj naprawdę jest takie, no... Jeszcze nie intuicyjne. Trzeba po prostu chyba oczyścić pierw wszystko. Na przykład te takie tutaj rzeczy. Nie wiem, czy tu coś jeszcze będę musiał oczyścić. Może te drzewko jeszcze... O! I co teraz? Będę mógł położyć tego browara? O! 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 Będę miał tu browara. Dobra, moi mili państwo. Ale... Po tego browara, to my... My go poskładamy. O, tak tutaj ładnie przeszedł. My go poskładamy sobie w kolejnym odcinku. Ja sobie po prostu jeszcze też pozbieram kłody, żeby też nie robić pomiędzy odcinkami pewnie. Żeby to, tego nie robić na samym odcinku, bo to takie samo ścinanie drzewa to nic ciekawego chyba, nie? No i zrobimy sobie browara. Porobimy sobie tutaj jeszcze te questy. Może też, nie wiem, czy to jeszcze daleko jakoś wychodzą te questy, bo tak naprawdę jakby konstrukcje budynków zaczynają nam się też kończyć. A chciałbym po prostu pobudować sobie jeszcze tylko troszkę tutaj. I w takim razie zbudujemy browara na pewno, zbudujemy tam jeszcze coś było, no ten czwarty, czternasty poziom dynastii byśmy chcieli osiągnąć. Jak zbudujemy browara, to też zrobimy sakę. I skończymy tego questa, nie? I ono tam proste warzywne. Bo te warzywne to tam myślę, że to jesteśmy w stanie też zrobić dosyć łatwo. Tam jest w ogóle na tej plaży. Tam coś to. To jest proste. A mam drugą siekierę. Cyk. Przygotowany. Na pewno zrobimy... O, tu są dwa drzewa? Czy mi się wydaje? Proste warzywne. I tyle. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. I do zobaczyska już niedługo w nowym browarze w Radomiu. Nara.